Witam tam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sztalik, a dzisiaj ze mną jest... Fuzjonek, siemanko wszystkim. Fuzjonek, tak, dokładnie. Dzisiaj akurat tutaj będę przeprowadzał wywiad razem z moim gościem Fuzjonkiem. Jeszcze raz w ogóle dziękujemy za zaproszenie. Tak? To ja cię zaprosiłem. Ale nie ogarnąłem. A, chciałem cię podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia. O. A, to bardzo proszę, no. A ja dziękuję za zaproszenie. No właśnie, o to mi chodziło, dokładnie. No może fajnie na początku, ale fajnie tak na rozluźnienie atmosfery. Dobra, to pierw tak informacji na sam początek, żeby nie było pytania co, gdzie i jak. To zaraz tutaj przejdziemy do wywiadu, więc słuchajcie. Ogólnie tak, jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj wywiad, będziemy tutaj rozmawiać półtorej godziny, znaczy no wiadomo, jakieś przerwy będą. Żeby też głos mógł odpocząć. Ale dobra, co do spraw technicznych. Ogólnie tutaj powinno być wszystko dobrze, nie powinno być żadnego echa i szumów, aczkolwiek jeśli coś takie szumy bądź problemy by się pojawiły, to proszę o wzmiankę, jakąś informację i tak dalej, to zaraz te problemy wyeliminujemy. Audycja jest nagrana i będzie oczywiście udostępniona na naszym fanpage'u, jak i tak samo podejście Fuzjonkowi, Fuzjonek też tam udostępnił siebie, więc z tym nie ma problemu, jeśli ktoś po prostu nie mógł tutaj przyjść, a bardzo by chciał, to... Będzie sobie tutaj mógł odsłuchać. Ogólnie nas możecie słuchać na naszej stronie radio24.com. Możecie słuchać nas w dwóch formach, typu, że ogólnie jako player możecie sobie pobrać po prostu player i odpalić sobie go w Winampie, w swoim programie, bądź po prostu kliknąć tam słuchaj i możecie nas słuchać w okienku, czyli macie w okienku przeglądarki. Kwestie dowolne, komu lepiej. System pozdrowień jest włączony, oczywiście tutaj na naszej stronie głównej od razu jest zakładka pozdrowienia, więc tutaj możecie pisać, zadawać pytania Fuzjonkowi. Całą tą audycję poświęcimy tylko jemu i jego kanałowi. No i ogólnie się też zachęcam do udzielania się na SB, bo mamy coś takiego jak Chatango nasze, tutaj Shoutbox. Możecie tutaj rozmawiać między sobą, ogólnie właśnie słuchacze, a jeśli chcecie tutaj na audycji pisać, to właśnie macie zakładkę tutaj pozdrowień. Więc chyba z technicznych to jest raczej wszystko. Tak najwyżej mi się jeszcze coś przypomnę. A to Fuzjonko, powiedz nam pierwszy o sobie, kim jesteś, jak ty jesteś. No. No więc tak, kim jestem? Aktualnie jestem jeszcze nikim ważnym. Prowadzę kanał na YouTubie, gdzie zajmuję się teoriami, creepypastami, a także ostatnio wymyśliłem nową serię na temat kreskówek, bajek, gier, no i także anime, co pewnie dla was jest najważniejsze. I teraz o co z tym wszystkim chodzi? No głównie chodzi w tym o to, że opowiadam teorie niszczące dzieciństwo. No troszkę jestem złym gościem, ale z tego co widzę, to ludziom się to podoba. Na przykład moją najpopularniejszą teorią są etki oraz kwestia tego, że nie żyją. Ludzie się może nie tyle co oburzyli, ale byli bardzo zaskoczeni tym wszystkim, ale jak mówiłem wcześniej, to się dobrze przyjęło. Oprócz tych teorii, jak wspomniałem, robię też creepypasty. To już jest troszkę oklepany temat, ale uważam, że taki dodatkowy smaczek też się przyda. Opowiadam o takich strasznych, mrocznych historyjkach, również z kanonu bajek, kreskówek, gier i anime. No i to się na razie przyjmuje. Co więcej, jestem świeży na YouTubie, bo tak 2 miesiące dopiero wszystko prowadzę i uzyskałem już 4000 subskrypcji. Nie wiem, czy to jest dobry wynik. Dla mnie to jest na pewno zaskakujący, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że nawet 500 subskrypcji osiągnę. No. Także dla mnie to jest szok, jeszcze nie dowierzam temu wszystkiemu. No ale bardzo się cieszę, że mój pomysł się przyjął po prostu na polskim YouTubie. No dokładnie, słuchaj, no w ogóle tak, pełen szacun za to, że tak jak wspominałeś, jesteś tutaj 2 miesiące, podam leciutko, bądź... Ach, uciekło mi słowo. No po prostu szacun, że tak w krótkim czasie zdołałeś zdobyć taką ilość odbiorców subskrypcji, więc naprawdę to jest godne podziwu. No tak, no w sumie sam nie wiem jak to zrobiłem, bo szczerze mówiąc za bardzo się nie reklamowałem, no to... Pomogli mi inni już znani, no może nie tyle co znani, ale o wiele więksi ode mnie youtuberzy, no dla przykładu Axerfish, Jeremy, który też tutaj już wystąpił, Turpat, który też tutaj wystąpił. Turpat mi właściwie najbardziej pomógł, ale tak sam z siebie to za dużo się nie reklamowałem, może robiłem spam na Facebooku, ale tak to, no poza Facebooka moja reklama nigdzie nie wychodziła, a tu nagle 4000 subskrypcji w 2 miesiące, no to jestem zaskoczony naprawdę. W ogóle tak samo też pozdrawiam tutaj wyżej wymienionych youtuberów, skoro tak, jeśli nas słuchają, nie? I ogólnie tak samo też jak ludzi z Turpaciarni, to też serdecznie tutaj witamy. No i ogólnie są, słuchaj, no,
Chociaż ja chciałem ci zadać pytanie ogólnie, bo to, co do tych etków, nie? To nie jest bardziej creepypasta? Bo to ogólnie to historia, bo tak jak ci kiedyś chyba wspominałem. No. Jak byłem na konwencjonie Matsuri w zeszłym roku, to właśnie był tam tych koleś, co opowiadał creepypasty, nie? Mhm. No właśnie ta teoria twoja też się tam pojawiła wtedy. Znaczy nie to, że twoja, tylko wiesz, ogólnie przeczytana, nie? Tak. I czy to nie jest faktycznie creepypasta niż teoria, czy tak? Czy wiesz, to faktycznie jest troszkę straszne, ale nie wiem, czy to nazwać creepypastą, czy teorią. Ja to wybrałem jako teorię, gdyż po prostu przedstawiam tak jakby jakieś dowody na to, czemu jest coś tak, a nie inaczej, więc ja to kwalifikuję jako teoria. Creepypasta według mnie to jest po prostu takie suche opowiadanie z nutką strachu, no nie? A tutaj no jednak podawałem jakieś małe dowody na to wszystko, co jest zawarte w tej teorii. Może to podchodzi pod creepypastę dlatego, że to wszystko ma taką osłonę mroku, ale no nie wiem, dla mnie to jest bardziej teoria niż creepypasta, jednak no nie dziwię się, że uważasz inaczej. Znaczy, nie to, że uważam, tylko po prostu się pytam, nie? Bo jestem tego wszystkiego ciekaw, tak? Rozumiem. No ale możemy przecież uznać, że można i pod creepypastę, i pod teorię, tak? Dokładnie. To jest chyba raczej kwestia dowolna, no to już kto woli. A powiedz mi w ogóle właśnie, Fudziąku, skąd pomysł na taki kanał, na takie teorie, że wiesz, że nagrywasz coś takiego? Skąd to się wzięło? Skąd się wzięło? To może na początek od razu powiem, żeby nikt sobie nie pomyślał. Oczywiście wszystkie te teorie nie są mojego autorstwa, to wszystko jest z internetu brane, aczkolwiek jedna jest moja, autorska, o Broly. Tam jak ktoś jest zainteresowany, to sobie, znaczy nie o Broly, tylko o legendarnym Super Saiyanie z Dragon Ball, to jak ktoś jest zainteresowany, to sobie wejdzie i obejrzy. A reszta jeszcze wynika z internetu. I teraz tak, mój kanał jak powstał? No to jest... Niektórzy mówią, że mój kanał to jest kopia Game Theory lub Proto Mario. Ja się z tym zgadzam, jednak wolałbym używać określenia polska wersja zamiast kopia. A kanał powstał w taki sposób, że po prostu, jak już mówiłem, natknąłem się na Game Theory kiedyś. Posłuchałem sobie wszystkiego, fajne, ale postanowiłem, że chcę to posłuchać w ojczystym języku. No to sobie wpisałem na YouTubie słowa kluczowe jak teorie, bajki, gry, takie tam inne słowa kluczowe, ale o dziwo nic nie znalazłem. No i tak troszkę się zawiodłem, że żaden Polak nie robi czegoś takiego i pomyślałem sobie, że skoro, ja to tak nazywam, skoro nie ma drzwi, to sam je zrób. No i pomyślałem, że ja się tym zajmę. Oczywiście na początku zrobiłem to z czystej ciekawości i można powiedzieć dla fanu. A potem jak widzę, że to się rozwinęło, to myślę, kurde, to może być tak, żartobliwie mówiąc, żyła złota, więc wszedłem w to bardziej i zacząłem tak tworzyć. Więc można powiedzieć, że mój kanał powstał przypadkiem, tak z czystej ciekawości powstał. No proszę, no jak z czystej ciekawości też może powstać, nie? Coś tak wielkiego, no bo to jest twoja taka wielka działalność, że ona się rozrasta, jest coraz większa w tak krótkim tempie, że no, a zatem się bać. Nie, bo wciąż jestem mały, to ja się nie uważam się za kogoś wielkiego. Jeśli kiedykolwiek będę wielki, to na pewno jeszcze nie teraz. To musi dużo czasu minąć, aż się nauczę, że tak powiem, YouTube'a, bo na razie to nie mam prawa się nazywać YouTuberem, bo ja to robię dla fanu i nawet nie ogarniam tego wszystkiego, także no nie macie mnie co bać, tak powiem. Czy to wiesz, no, jeśli nagrywa się Miki na YouTube, to moim zdaniem chyba automatycznie to cię już czyni YouTuberem. Znaczy, dla mnie YouTuber to jest osoba, która tak jakby wie, co robi z tym wszystkim, zna się na YouTubie, wie jak to działa, wie jak poszerzać grono odbiorców, jak na tym zarobić, a ja po prostu jestem w tym zielony, mi się po prostu udało z tym wszystkim, a robię to, bo to lubię. Nie mówię, że nie chciałbym na tym zarabiać, bo chciałbym, ale to nie teraz, nie w tym roku, może nawet nie w następnym. Dla mnie liczy się najbardziej to, że robię to dla przyjemności i ludzie też to lubią, a to jest chyba najważniejsze według mnie. Także ja się YouTuberem nie nazywam, bo dla mnie YouTuber to jest zupełnie co innego i ja do tego określenia kompletnie nie pasuję. Znaczy, no to tak. Właśnie miałem teraz pytanie, nie wyciągnął z głowy. Czekaj, zaraz sobie przypomnę. A co do tej kwestii ogólnie, że mówiłeś, że twój kanał to jest kopia tych Game Theory, nie? Mhm. Znaczy, mówisz, że się z tym w pełni zgadzasz. No tak. Okej, ja się mogę zgodzić z tobą w połowie.
Co prawda, okej, jest ta strona tej teorii, tam są opisane te też teorie, bo nie wszystkie są twoje, oprócz tej jednej, którą sam zrobił z tym legendarnym Super Saiyanem. Bardzo fajna. Dzięki. To ja wyglądałem. Nie? To tak mówię, że się zgadzam w połowie, o co chodzi. W sensie, że okej, dobra, przedstawiasz te fakty, ale no, bo robisz je do tego, że nic inny tego wcześniej nie zrobił. No i moim zdaniem chyba to jest właśnie klucz tutaj twojego całego sukcesu, że właśnie ty jako Polak, nie? Przedstawiasz tę teorię. No tak, no czyli, to... Znaczy krócej, po prostu zrobiłeś coś, czego jeszcze nie było. No tak, tak jak mówiłem, nie ma drzwi, to sam je zrób. No sukces jest pewnie też dlatego, że to jest coś oryginalnego na polskim YouTubie. No tutaj się z tym nie kryje, bo to jest prawda, no. Nie ma, tak powiem, drugiego fuzjonka na polskim YouTubie, ale za granicą już jest. To nawet nie jest fuzjonek, bo to jest Game Theory, to jest zupełnie inna liga. Moim takim nierealnym celem jest doścignięcie Game Theory, ale nierealny cel jest dlatego, że Game Theory działa na cały świat, a ja no, tylko na polski, na Polskę działam, no bo kto inny zrozumie Polska, a angielski no to jest jednak język światowy, więc to logiczne, że Game Theory zbierze więcej widzów ode mnie. Także no Game Theory doścignę, ale jakby ktoś mnie kiedyś nazwał polską wersją Game Theory, to myślę, że to też byłoby osiągnięcie mojego celu. No super. Fajnie, fajnie. Teraz 30 sekund przerwy na chwilkę. Okej. Okay. Okej, jesteśmy po krótkiej przerwie. No to tak, powiedz mi Fuzionku, czy planujesz może ten swój kanał jeszcze prowadzić w innym kierunku, typu właśnie może nagrywać jakieś gry, czy ogólnie jakieś, nie wiem, może też vlogi. Bo no akurat tutaj jesteś przedstawiony jako, wiesz, że zamiast głowy masz piłkę, ale no. Może to będzie pytanie osobne, więc na razie je pominiemy. Ale czy coś jeszcze innego planujesz oprócz teorii Creepypast i... No dobra, Minecraft tak liczy. Minecraft jest tutaj za karę, podobno, tak? Tak, Minecraft był za karę. Dobra, więc no, to słucham. Czy coś planuję oprócz teorii Creepypast? No tak, jak już wspomniałem, nową serię zrobiłem. Nazwałem ją Niewyjaśnione, bardzo ambitna nazwa, ale innej nie mogłem wymyśleć, nie dałem rady. Chodzi w niej o to, że przedstawiam takie niedokończone wątki lub w ogóle niezaczęte, że tak powiem, przez twórców, które po prostu zostały porzucone i ludzie, którzy to oglądali, po prostu muszą się sami domyślać, czemu jest tak, a nie inaczej i muszą sami rozwiązać tą tajemnicę. No i w tej serii skupiam się na właśnie takich niedokończonych wątkach. No i powiem ci, że ja jak montowałem ten filmik, to się bałem, że mówiąc brzydko, spieprzyłem robotę, bo to nie wyszło tak, jak chciałem. Nie mówię, że jestem jakiś super gościem, który oczekiwał nie wiadomo czego, ale czułem, że było mi stać na więcej. No i wrzuciłem ten filmik z lekką obawą. Z lekką obawą, ale jakby ktoś mi powiedział, że to jest słabe, to bym się... No zrozumiałbym go po prostu, ale o dziwo. Każdy mi mówił, że ta seria jest super, dobrze zrobiona, że chcą więcej. No i kurde, aż sam się zdziwiłem, no, że zrobiłem tam tutaj coś fajnego. I teraz tak, jeszcze jest druga seria, to jeszcze tajemnica, nie powiem co to będzie, ale to też wie tak w klimatach tych bardziej niewyjaśnionych niż takich bardziej rujnujących dzieciństwo teorii. A jeśli mówić o zupełnie innych vlogi i tak dalej, no to gry no to już mamy za sobą, mam jednego Minecrafta, to już starczy, jeśli chodzi o gry. A co do vlogów, to jest tak. Vlogi mógłbym robić, mógłbym połączyć vlogi z teoriami, to mógłbym to połączyć, ale po pierwsze nie mam kamerki, a po drugie no chyba słabo by się oglądało gościa z piłką zamiast twarzy, że, chyba że ludzie by faktycznie chcieli to oglądać, to wtedy może bym tak zrobił, ale tu jest jeszcze taki jeden poważny minus, po prostu do vlogów trzeba mówić na żywioł, a ja na żywioł nie potrafię po prostu jednego zdania poprawnie złożyć. A do tych teorii i tak dalej, to mam wcześniej przygotowany tekst, jego po prostu czytam, nagrywam i to tak wychodzi właśnie jak wychodzi, ale na żywioł to nie potrafię mówić. Na przykład te informacje na kanał, co wrzucam czasami, na przykład jak wrzuciłem o tej audycji, to nagrywałem na żywioł, no bo to bez sensu tworzyć tego takiej krótkiej informacji. To powiem ci, że nagrywałem to chyba z 30 razy, bo się zamotałem, coś przeinaczyłem, zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. No także no vlogi nie teraz, no wolę się skupić na takiej formie, jaka jest aktualnie.
Czy powiem ci ale tak. Możliwe, że będzie coś jeszcze więcej. Czy jeszcze tak może do tych vlogów. Czy powiem ci, że to byłoby bardzo interesujące doświadczenie oglądać i słuchać vlogi kolesia z piłką zamiast głowy. Ale serio, naprawdę to byłoby interesujące. Tak, jeśli osoba byłaby wtajemniczona w content kanału i wiedziałaby, czemu ja mam piłkę zamiast twarzy, to pewnie by to było dla niej ciekawe doświadczenie, ale przychodzi taki Kowalski i mówi, co to za debil, no nie? No to wiesz, czujesz co innego, no. Czy no słuchaj, no tak od razu może wysłać debila, to tylko chyba hejterzy robią. No, jest pełen hejterów. Ale moim zdaniem to jest taki dobry twój, jak to taki, wiesz, bardziej wyróżniający się, nie? Mhm. Więc ja bym akurat tą piłkę dał jak najbardziej na plus. Słuchaj, no. Ale to tylko jest moje wrażenie, nie? No, wiesz, no ludzie chcą, żebym... Znaczy chcą. Piszą mi czasami, żebym nagrywał z kamerką i tak dalej, ale nie wiem, czy im chodzi o nagranie piłki, czy faktycznie mojej twarzy, no także tutaj nie wiem, no. W sumie to mógłbym to nagrywać już nawet jutro, bo no nie ukrywam, że moja kamera w telefonie nie jest taka zła, to mógłbym to nagrać, ale no nie, na razie taka forma mi nie pasuje, no trzeba pomyśleć co dalej, ale jeśli mówisz, że ty byś oglądał piłkę w kapturze mówiącą do ciebie o jakichś niestworzonych historiach z kreskówek, no to spoko, to jeszcze to przemyślę. No słuchaj, nie naprawdę przemyśl to, bo jak patrzyłem twoje Hot 60 Challenge, już ci wspominałem, bo ty po prostu jak ta pierwsza scena mnie rozwala. Nie wiem, czy właśnie chyba zapomniałem wspomnieć na samym początku, czy ogólnie zaraz będzie przerwa i zaraz będzie muzyka, taka przerwa 4-minutowa, za niedługo. I no jeśli ktoś nie będzie po prostu chciał słuchać muzyki, to ogólnie zachęcam w międzyczasie wejść tutaj na właśnie twój kanał, bo jest podany link pod postem, to jest tym wywiadem, to jest teraz drugi post, bo już ktoś zamieścił nową zapowiedź. W drugim poście wywiad z Fuziakiem jest tutaj link do jego kanału i w tym czasie, kiedy na przykład będzie ta przerwa, te 4 minutki, to możecie sobie obczaić właśnie o co chodzi, może tak, bo niektórzy wiesz, po prostu tak słuchają z ciekawości, a nie wiadomo co się dzieje, nie? Bo widzę, że nowe osoby doszły. Tak, więc możecie sobie tutaj wejść na jego kanał, nawet obczaić króciutkie, bo no, te teorie nie są długie. Są takie nawet od 2 do 6 minut, więc można się wyrobić. No i naprawdę ciekawe, więc tutaj też zachęcam do tego. No i teraz wracając do ciebie. Mhm. Dobra, czyli rozumiem, że mimo wszystko twój kanał będzie się kręcił wokół tych takich, nie wiem, tak nazwę ten gatunek takiej tajemniczości. Czyli w sensie, że albo też teorie, to może niewyjaśnione, wiesz, to zawsze ta nutka tajemniczości będzie i rozumiem, że poza nią już nie wyjdziesz swoim kanałem, tak? Tajemniczość to może dotyczyć tylko właśnie tej niewyjaśnionej serii i teorii. Chociaż to też jest dobre słowo, że może nie tak. Powiedzmy, że mój kanał, chcę, żeby mój kanał miał otoczkę tajemniczości i gdybania, a to gdybanie wyjdzie z nowszych serii. Już może tak troszkę zaspoilerowałem, co będzie w przyszłości, bo mam wiele pomysłów, ale tak, było fajnie też, jakby to mój kanał był tajemniczy. Nie dlatego, że teorie, ale też moja osoba, żeby była tajemnicza, bo mi się wydaje, że tajemniczość przyciąga ludzi. Tak mi no się tak, wydaje. Każdy jest ciekaw. No dokładnie. No to wiesz. No i oczywiście, wiesz, jak coś jak to gdybanie, to wiesz, blogi z piłką. No. Naprawdę czeka mnie zmiany. Okej, no to się postaram coś nakręcić. Dobra. To co, to robimy króciutką przerwę? No, jeśli potrzebujesz, to spoko. No, to się napisz kilka tematy. Muszę tutaj przemyśleć o działania. Dobra, no to tak, mam dla was tutaj właśnie ciekawy utworek. Mówię, chyba że ktoś naprawdę nie chce słuchać, to może sobie tutaj wejść na kanał przez te 4 minuty zaraz wrócić. Ogólnie no, kanał zawsze w niego możecie odprzeć. Cały czas, nie ma problemu. Hej, 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 witamy po przerwie. Hej, hej. No. Ej, słuchajcie, bo tu mi tutaj doszły słuchy, że niektórzy nie wiedzą, gdzie tutaj pisać pozdrowionka, bądź ewentualne pytania tutaj do Fuzionka, więc powiem to jeszcze raz. Na naszej stronie radia, radianime24.com, na samej górze jest taka zakładka pozdrowienia. I kiedy się ją na nią najedzie myszką, są pozdrowienia i pozdrowienia głosowe, wy akurat korzystamy z pozdrowień tekstowych, czyli z tej pierwszej kolumny. Z tego fragmentu. Jeśli klikniecie właśnie ten fragment pozdrowienia, to macie normalnie treść pozdrowień, ci piszecie, to ty chcecie zapytać i pod tym nick sobie wpisujecie, no jak chcecie się podpisać.
I w ten oto sposób dostaję tutaj wasze pozdrowionka i będę je właśnie czytał tutaj na antenie. Tak. A jeszcze niżej ogólnie na samej dole po prawej stronie macie SB, gdzie możecie rozmawiać między sobą. Więc tego. No to jeszcze raz taka informacja, notka. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, czy coś, to tam gdzieś pytać, nie wiem, dopytywać się ogólnie, zrobić jakiś rekonesans. Ale dobra. To teraz, że przybyło dużo pozdrowionek właśnie, to się skupimy teraz na nich. A tutaj Ewa nam pisze, że pozdrowionka, fajnie mi się słucha. No, czyli raczej w poziomku tutaj dajemy radę. No to bardzo dziękuję, no. Ewo. Ewo tutaj. Oj, proszę, tutaj twój wierny widz ci pisze, że o, mam nadzieję, że się nie zesrasz w poziomku, nie? I tutaj w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli tak wierzę pozytywnie, że to może być. No to... No, ja osobiście mam lekki stresik, przyznaję się do tego. Ale myślę, że dajmy radę. No, też miałem na początku, ale no troszkę już przemija, także no, chyba może być już tylko lepiej według mnie. No, początki są tego. Chyba moi zawsze najtrudniej zacząć. O. Mm-hmm. Najtrudniej zacząć, ale kończyć już potem super fajnie się to rozkręca. I ogólnie właśnie też zwracam uwagę na tło, które leci tutaj One Piece Franky Team. No tutaj przypomniałem się, że Turpat chciał. Więc go puszczam teraz, bo tak to zapiszczam raz tylko Ragnarok poleciał, więc mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Ze swoją drogą jeszcze raz go pozdrawiamy. Dokładnie, pozdrawiamy cię, no. Szefie. Turpa, tak, mistrzu. Mistrzu, szefie. Mistrzu mój. A właśnie, potem ogólnie, właśnie dobrze wspomnieliśmy, bo też Fuzionek jest znany jako prawa ręka Turpata. Warto o tym wspomnieć. To, Fuzionku, przypomnij mi jeszcze o tym, jak skończymy czytać pozdrowienia, dobra? Mhm. No, no myślę, że ta historia też będzie ciekawa. I warta uwagi, więc... Dobra, jeśli bym o tym zapomniał. No to Dominik tutaj pisze nam siemkę, no to witamy na audycji. A, jeszcze coś, o czym zapomniałem wspomnieć na samym początku, przyznaję mój błąd. Z racji tego, że właśnie jest wywiad i to chciałbym te półtorej godziny przeznaczyć mojemu gościowi i w związku z tym nie przyjmuję zamówień. Tak, nie przyjmuję zamówień, ponieważ ja nie będę tutaj realizował utworków, szukał tam gdzieś tam, bo internetach ogólnie kupywał ich. No bo chcę się skupić... No na tym. No ja jestem facetem, jestem jednowątkowy, no wybaczcie, no nie potrafię robić wiele rzeczy naraz. Dlatego z tego powodu nie zamówię, nie przyjmuję. No, to jeszcze raz sorka za to. No i Rinen nam pisze tak samo, że siemka, sztabik, fuzionek, tutaj zamówienia ale jest, nie realizuje. O, tutaj fanka Naruto, że nowy rekord 81 słuchaczy tam było. Czy no, powiem ci, że ogólnie rekordem radia to jest 440 słuchaczy. I to osiągnęła moja koleżanka Hotaru, prezenterka, pozdrawiam, mi się słucha. Ja osobiście, tak maksymalnie też miałem na wywiadzie, miałem 200, tak, i to było na wywiadzie z Bookim. Jeśli ktoś go kojarzy, też youtuber też miał tutaj wywiad. Mogłoby być więcej, ale wtedy pamiętam, był taki problem, że mieliśmy chyba ograniczenie tylko 200 słuchaczy, bo oni się tego nie spodziewał. Znaczy, no ja nawet nie wiedziałem, że mam takie ograniczenie, więc nie mówiłem. No to tak to bywa. I znowu straciłem wątek. Ale dobra, no i jeszcze z tym. No ale fajnie, ogólnie teraz jest 74, no trochę spadło. To pewnie przeze mnie, to przepraszam z góry za to. Oj, tutaj teraz pytanie do ciebie. No tu Anonimen nam pisze, że Fuzionek, zrobisz jakieś filmiki z Bleacha? No i to jest taka fajna sprawa, bo Bleacha nigdy... Nie czytałem, nie oglądałem, aczkolwiek wiem co to jest, wiem mniej więcej o co w tym chodzi. Ale ciekawa sprawa jest dlatego, że mój widz kiedyś przysłał do mnie materiały na jedną taką teorię z Bleacha o postaci, która podobno niedawno się pojawiła w mandze i jej imię to moment znajdę, sobie wejdę w wiadomości. Jej imię, mogę to źle przeczytać, bo niestety nie czytam mangi, nie wiem jak to się wypowiada, ale imię tej postaci to Gisele Gewele, coś takiego. I teoria jest na temat taki, że ona podobno jest facetem i wysłał mi ten człowiek dużo dowodów, skany z mangi i tak dalej, na potwierdzenie tej teorii, no i przyznam, że ciekawe, pomimo, że nic z tego nie rozumiem, ale zapoznam się z materiałami. I postaram się taką teorię stworzyć, że Gisele Gewele to facet, pomimo że jest przedstawiana jako kobieta. No, sporo tego materiału mi wysłał, także może być z tego duża teoria. I podobno jeszcze nikt o tym nie zrobił żadnej teorii, żadnego filmiku, także może, ale
no wszystko się może zdarzyć, ale chcę na pewno zrobić o tej teorii. No. Zawsze to jakiś tam kolejny materiał z anime i mangi. No ja akurat Bleacha nie czytam, aczkolwiek wiem, znaczy, mniej więcej ogarniam, co tam się dzieje, ale nie jestem tu na bieżąco, więc nie chciałbym, żeby ktoś mnie tutaj spoilerował. Aczkolwiek wiem, że narażam się mówiąc to, ale trudno, zaryzykuję. No dobra, właśnie sobie też takie pytanie, czy ogólnie tak... Czy będziesz też coś tak nagrywał z anime, bo wiadomo, coś tam Pokémony ogólnie i co tam było jeszcze? Co tak nagra? A z Dragon Balla w sumie taka z anime teorii, czy tam nagrałeś, nie? A tak to, bo ogólnie twoje teorie są wzięte jakby na obszar wszystkich bajek, nie? Znaczy głównie bajek, bo tam anime się pojawia, jak tylko tam masz coś ciekawego, tak? Czy jak to jest? Znaczy z anime to jest ogólnie tak, że z anime jest ciężko jakoś tam, czy może nie tyle co ciężko, ale to wszystko jest efektem tego, że ja nie znam się na anime, nie jestem, że tak powiem, członkiem świata mangi i anime, po prostu jedyne anime, jakie znam, to te, które leciało na Jetixie kiedyś, jeszcze na Fox Kidsie nawet, czyli tam Digimony, Beyblade, Dragon Ball na RTL7, Naruto, Król Szamanów, Pokémony właśnie. No i to jest właśnie problem taki, że no mógłbym stworzyć wiele teorii z anime, no ale niestety tych anime nie znam, aczkolwiek to wcale nie wyklucza tego, że się z anime nic nie pojawi, bo o ile w teorii może być brak anime, taki no, widoczny brak w porównaniu do reszty rodzaju, że tak powiem, to w innych seriach myślę, że anime będzie górowało, bo ja mam pomysł, jak zrobić z anime taką jakby, no... Nie wiem, jak to określić. Po prostu mam pomysł, aby anime było więcej, ale w innej serii. Także z anime na pewno coś się pojawi, z mangi. Także to myślę, że będzie wyrównane, jeśli chodzi też o bajki i gry, których no też jest mało niestety, ale z gier mam jeszcze w ogóle inny pomysł. Także postaram się, żeby aby te trzy człony, czyli bajka, anime i gry były na równi, że tak powiem. Wiesz, w sumie kiedyś prowadziłem audycję, która się zwała Oczami Ludzi Nieobeznanych. No, ale głównie polegała na to, że dlaczego, wiesz, ludzie mówią chińskie bajki i tak dalej, nie? Mhm. O co z tym chodzi w sumie. I na tej audycji tak doszedłem do wniosku, już chyba to mówiłem kiedyś na privie, ale też powiem innych, że mimo wszystko jednak anime jest bajką. Tak, może ciężko to powiedzieć, bo to sam oglądam, ale jeśli ktoś wam powie, że co ty za bajkę oglądasz, to się pyta normalnie, ponieważ anime jest bajką. No tak. Jeśli ktoś chciałby się sprzeczać, to zachęcam do odsłuchania tej audycji, bo jak wejdziecie chyba tam w audycji archiwalnej, tam moje tematyczne i znajdziecie ją, to naprawdę no przedstawiam to jednoznacznie. Że no nie da się, chyba że krótko opowiedzieć. Ale to w sumie chciałbym się skupić na tobie, nie? No, nie dziwne, że anime ludzie nazywają bajką, bo to faktycznie jest bajka, to jest po prostu japońska animacja, no. Nasza bajka, a ich bajka, no, to jest jednak co innego, ale to... No to jednak jest bajka, no. Bajka japońska to jest po prostu anime, taka inna nazwa na bajkę, nie? No tak, więc bajką jest. Ale właśnie nie chińską. Bajką owszem, ale nie chińską. Dlatego, kiedy ludzie słyszą chińskie bajki, to no nie dziwię się, niektórzy się bulwersują, niektórzy inaczej to odbierają, a jeszcze inni w ogóle to zlewają, nie? Ale jeśli mówią, że coś tam za bajki, czy tam bajeczki oglądacie, czy coś, no trudno, ale to jest prawda akurat. No i to da się udowodnić. Jakby ktoś chciał mi udowodnić inaczej, to wtedy go odeślę do tej audycji, bądź potem, jeśli będziemy mieli czas, króciutko opowiem, jak to się prezentuje. No dobra, wracając do pozdrowionek. Salmon Chan, witam poważnego prezentera i szanownego gościa. Pozdrawiam, pozdrowienia dla was i słuchaczy. No to witamy bardzo fajnie na audycji, pozdrawiam oczywiście ciebie, jak i wszystkich słuchaczy. Dokładnie, pozdrawiamy, dzięki. Pozdrawiamy. I tutaj twój wierny widz, Fuzionek, powiesz, jakie serie szykują się na twoim kanale? No, zawiodę cię, bo... Znaczy ja mogę powiedzieć, ale chciałbym po prostu, no, żeby to była tajemnica, żeby... No i żeś mi teraz naprawdę zdołował, bo... Jakie serie, no. Słuchaj, robisz jak uważasz. Czy no, zachowasz tak, tajemnicę? Ja chcę, żeby to widzowie mieli lepiej, nie? No. Ale no, nie mogę powiedzieć. No nie dlatego, że nie chcę, bo jestem ham, tylko nie chcę, bo to jeszcze jest niedopracowany projekt, to może jeszcze różne kolory przybrać, że tak powiem. Także wolę nie krakać za wcześnie. Chcę to mieć spokojnie, wszystko w tajemnicy zostawione, żebym to sobie
jeszcze to przemyślał, może coś zmienię, może w ogóle usunę, także na razie nie powiem, jakie będą serie. Na pewno będą, ale nie powiem jakie. O, sorry, ale to wszystko dla waszego dobra. A, wiesz, podobno czekanie wzmaga apetyt, więc no. Nie zadaj nic zająć. Okej. Micitek, orety fuzionek tutaj? Nie spodziewałem się, no, ale skoro jestem, to pytanie do was obojga. Czy macie jakąś ulubioną creepypastę? No może zacznij. No, ja zacznę. Czy mam ulubioną creepypastę? Szczególnie jestem człowiekiem, który się nie przestraszy opowiadania. Bardziej się przedstawi tego, co jest ruchome, czyli animacji. Ale taka ulubiona creepypasta. Nie wiem, czy się... zgubiłem słowo znowu. Nie wiem, czy mówimy o bajkach, girach i anime, czy tak... No nie, ogólnie, creepypasta. A, no dobra. Chcesz powiedzieć, że z bajki lubię to, albo z anime tego, albo z czegoś tam innego jeszcze. Jeśli tak wychodząc poza właśnie kanon bajek, gier, anime, to jest tego za dużo, bo niektóre naprawdę były fajne, to nie pamiętam konkretnej. Ale z bajek wydaje mi się, że najlepszą creepypastą było... Może nie z bajek, a z anime. To o Lavender Town. No, może oklepane, każdy to zna, ale no nie dziwne, że każdy to zna, bo to jest naprawdę fajna creepypasta. Przedstawiłem ją właśnie jako pierwszą. Mówię o tym pełnym syndromie. No i powiem wam, że jak ja to robiłem, to sam się bałem, że stworzyłem coś takiego i można powiedzieć, że nie mogłem zasnąć, bo tak to stworzyłem, że aż mówię, no bałem się iść do łazienki potem. Także no, moja ulubiona creepypasta to jest syndrom Lavender Town. Niekoniecznie stworzony przeze mnie, ale moje też mnie przestraszyło. Także no, to jest moja. Moje zdanie. Teraz ty. Z tego. Znaczy może się tylko dopowiem do tego Lavender Town, bo ogólnie to sprawdzałem. Mhm. Osobiście uwierz mi. I też z tym Azelgo. Zapomniałem. Nie potrafię wymienić jego niku, jeśli nie mam go przed oczami. No, ale z youtuberem, który też się zajmuje creepypastami. Bo tam jest chyba, że o te Lavender Town, tam z 200 osób popełniło samobójstwo. No. Słysząc tę muzykę. Popełniło tylko 6. I to są Japończycy. Więc no. To tyle z tym Lavender Town. I to jest potwierdzone. Mhm. No jak coś. Nie wiem, co akurat 200 to nie, ale 6 tak. No ale no w Japonii no. Tak samo podejrzewałbym, że jeśli by Naruto zginął, najmniej w tym czapterzach tam w mandze. Jeśli on by zginął, to wtedy chyba tych 200 Japończyków mogłoby popełnić. Ja słyszałem, że jak Jiraiya albo Itachi zginął, to ileś tam Japończyków samobójstwo popełniło, bo z mangi zginął, no. Ja tego nie rozumiem, to jest Japonia, to jest inna kultura, tak, inne obyczaje i tak dalej, także no. Oni są do tego zupełnie, tak, to prawda, ja się nie dziwię. Że no powstają, że mówią, że takie duże liczby, no. Zdarza się. Zdarza się, no. No dobrze. A co do mojej ulubionej creepypasty? Powiem ci tak, ja ogólnie tak w creepypastach, więc to jest tak troszeczkę tak częściowo ogarniałem, tak znam naprawdę tylko niewiele tych creepypast, bo tak w tym nie siedzę. Aczkolwiek chyba zrobiłem może nawet dwie audycje, bo podobno mój głos się do tego nadawał. No może się nadawał, ale nie potrafiłem ich czytać. Nie wiem, jakoś mimo wszystko nie widziałem się w tym. Jak już coś, w czymś bym się widział co do mojego głosu, to bardziej jako lektor. Ale nie do creepypasta, ale dobra, do pytania. Czy moja ulubiona creepypasta? Chyba Jeff the Killer. On nie jest pewnie, znasz może to? Tak, znam Jeffa. Jeff the Killer, właśnie. Nawet gra była jakaś o tym. No, fajna creepypasta. I też może nie wiem, jak się nazywała taka jedna. Nawet nie wiem, czy w ogóle była creepypasta, ale była taka jakby straszna historia. Może pokrótko ją opowiem, naprawdę króciutko. Że po prostu było 6 ludzi, oni byli przyjaciółmi. Tylko że ci ludzie pisali ze sobą na czacie, oni się nigdy nie spotkali. Nie? Było takie okienko, oni tam wchodzili i sobie rozmawiali ze sobą. I po prostu kończyło się to tak, że nagle ktoś pisze, że ktoś bił mimo do pokoju, że ktoś tam otwiera drzwi, każdy to pisze, że każdy ktoś do niego przyszedł w tym samym czasie. I kiedy scrollowałeś na dół, nagle wszyscy zostali wylogowani w tym samym czasie. Co można potwierdzić, że no, po prostu zginęli, nie? No prawda, coś się spotkało tak, z takim ustawem. Coś takiego było. I pamiętam, że też był jeszcze podtekst, że... coś tam... Wiedziałem, że zdarzy się coś złego, jeśli otworzy te drzwi. I kiedy przeczytałem to zdanie, to nagle wywaliło mi korki. A ja od razu odwracam się ze obrotowym krześle i patrzę, czy nikogo nie ma. I to było tak synchroniczne zgranie, że no,
chciałem się posrać po prostu, nie ukrywajmy, no i po prostu tak zgranie timingowe, że no... No i dlatego może pod tym względem mnie wystraszyła, tak to raczej by mnie nie ruszyła, ale no... No to było ostro. To było ostro. Ale dobra, wracajmy do pozdrowionek. Ewa, witam Ciebie, senpai, i... Witam Ciebie, senpai, jak i Twojego szanownego gościa, Fuzionka-san. Co tam u Was? Pozdrawiam Was, jak i całą resztę rodzinki, ludzi na SB. No, zamówienie przyjmuję, sobie przeczytam. Oczywiście dziękuję, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam Ciebie i całą naszą rodzinkę. No i Fuzionku, co tam u Ciebie? Co tam u mnie? Spoko. Spoko. No, ja tak samo też, spoko, powoli. Daję jakoś radę. Teraz Anavia, która wcale nie bierze narkotyków. Witam szanownych panów. Pozdrawiam mojego ukochanego sztabika i youtubera, o którym szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę. Miło mi poznać. Mam pytanie. Jakie są najpopularniejsze hejty na ciebie? Najpopularniejsze hejty na mnie? Że jestem po prostu kopią Game Theory. A i że... Znaczy to nie jest może hejt, to jest prawda, ale ludzie myślą, że ja robię to wszystko, że to jest moje. A w opisie kanału jest napisane, że ja tego nie robię, że tak powiem, to nie powstało z mojej głowy, tylko mówię, że to jest z internetu wszystko, a ludzie nie czytają opisów, no nie mówię, że jestem święty i ja sam też nie czytam opisów, ale ludziom się nie chce zapoznać, do kogo, nie chcą się zapoznać z kanałem i po prostu piszą, że to nie jest twoje, jesteś i taki, bo kopiujesz i myślisz, że się nie domyślimy i tak dalej, no. Przeczytaliby opis, to wszystko byłoby jasne, a tak to no hejtują bez namysłu, no. Ale ja się w tym przykre, no. Bardzo. No przykre to jest, ale nie dlatego, że przykre, bo mi jest przykre. Nie, nie, tylko przykre, że są tacy ludzie, którzy... Ludzie są, no. Po prostu się nawet nie zastanowią, no. Tak ciężko zrozumieć, że ty przedstawiasz te teorie, a nie, że ty je piszesz. Dokładnie. No oprócz tej twojej jednej. To no. No nie, no to chyba będziesz musiał kiedyś chyba jakiś osobny filmik nagrać, że tu są, wiesz, coś takiego, no bo jak tak dostajesz ciągle, ale to jest na bieżąco, czy to już było kiedyś, tak powoli się zmniejsza, czy jak to jest? Nie, to się właściwie narodziło niedawno. No, no ja pierdolę. Dlatego pewnie, że troszkę kanał na popularności zyskał, to ludzie wbili na kanał, obczaili teorię, powiedzieli, że fajne, fajne, ale szkoda, że skopiowałeś, myślałeś, że się nie domyślimy, jesteś taki i taki, no ale nie, ja filmiku nie będę nagrywał, ponieważ jeśli ktoś jest na... No jeśli ktoś nie jest na tyle inteligentny, żeby wejść w opis i zapoznać z kanałem, no to ja nie będę mu potem za rączkę go prowadził, mówił, że to jest tak, ja robię to tak, jeśli no... No trudno, jesteś, że tak powiem, brzydko mówiąc, debilem, no to bądź debilem, no ja ci nie będę pou... No... No co zrobisz? No nic nie zrobisz. No. Nic nie zrobisz, no niestety, no. Wiadomo, jeszcze podobno nic się taki nie narodził, żeby każdemu dogodził, nie? No, ale to jest pokazane jak czarno na białym, czy jakoś tak, nie wiem, jak to się wymawiało. Ale no trudno, no. Ech. No, się nie wypowiem, no też się wkurzyłem trochę. Znaczy, bo ja sobie zdaję sprawę, bo akurat z YouTube'em ja mam długą historię. No i naprawdę też widziałem dużo hejterów, jak i ogólnie ludzi, co no... Boże, szkoda było czytać te komentarze. I zawsze się załamywałem, że po prostu ludzie są zdolni do pisania takich głupot. Niestety, no. No, ale dobrze, już się nie będziemy o hejterach tutaj rozchodzić. Kolejne pozdrowionko. Mina, witam Cię, sztabiku, i Twojego gościa. Twoich filmików nie oglądam długo, bo gdzieś tak od czasu, gdy sztabik mi polecił, ale szacunek dla Ciebie za to, co robisz. Pozdrawiam ludzi z Radomia. Tak. Dzięki bardzo. Ludzie z Radomia też się na pewno pozdrawiają. No, bo swoją drogą akurat. A nie, tego nie powiem. Nie. Ja mam prawo robić. Jak będziesz chciał, to się pochwalisz. Ale wiem, że Mina jest z Radomia. Więc tego. No, może się zgadacie kiedyś. No dobra, okej. Okay. No, rzeczywiście szacuneczek jak najbardziej. Ja osobiście, jak oglądałem wszystkie twoje filmy, obejrzałem, to mnie chyba najbardziej zszokował twoja teoria z Mario. Naprawdę tym bardziej, że ja w sumie z tego grałem w Mario niedawno na Pegasusie. Jak odpowiem twój filmik, no, całe dzieciństwo zrujnowane. No, przyznam się szczerze, no wiadomo, tam creepypasta, coś tam wiedziałem, coś tam słyszałem, to tam jakoś mi robiło szało, tych edach też słyszałem. O edach było dobre, ale słyszałem wcześniej, dlatego może się nie zgiąłem. Ale o Mario to mnie zniszczyłeś. No i dobrze, bo to jest cel mojego kanału też, zniszczyć dzieciństwo. Właśnie, no, ale nie przystoję, że to jest ogólnie dobrze uzasadnione i argumentowane, więc no, nie czepiam się, bo prawda, no.
Ale czy to jest prawda, no... To jest teoria, ale... Wiadomo, no. Rob, przedstawiasz to tak, żebym ci wierzył, akurat ci tu jestem w stanie w to uwierzyć. No. Dokładnie. No. Dobra, Inen, Fuzionek, na pewno znasz Axel Fisha. No, znam. Znasz, no ja też znam, oglądałem. Ale o Axel Fishu się zbytnio nie wypowiem, bo ja jakoś nigdy z nim kontaktu nie miałem. No, jakoś tak wyszło. Aczkolwiek znam tą osobę, w sensie, że wiem, kto to jest. O. No, jeśli chodzi o moje stosunki z Axel Fishem, to są bardzo dobre. Tak się nazywamy się bratami youtuberskimi, bo... No, można powiedzieć, jeśli chodzi o YouTube'a, to pomagamy sobie nawzajem cały czas. Jak mówię, mamy dobry kontakt. I na dodatek robimy własną serię Pokémon, w której sobie gramy w Pokémony. Taka malutka reklama. No. Także pozdrawiam Axel Fisha, mojego brata youtuberskiego, jeśli to słyszy. Albo jeśli nie, no to usłyszy kiedy indziej. Także pozdrawiam cię i trzymaj się. No serdecznie też go pozdrawiam. I właśnie, bo ja się też dobrze, że wspomniałeś o tym, że też ogólnie tam chyba wystąpiłeś, bo te Pokémony nagrywacie, nie? Mhm. No, to też warto wziąć to pod uwagę. Czyli jednak tak z gierek coś tam, wiesz, to może tak gościnnie, tak? Tak, z gierek to bardziej gościnnie. Na swoim kanale nie chcę robić gier, bo to nie jest tematyka kanału. Taki by się trochę syf zrobił, wiesz? Mhm. Zresztą gry nie są popularne, już są popularne, ale jest ich za dużo, no. I to się na tym nie da się wybić, no. Ja zawsze uważałem, że są dwa sposoby wybicia się na YouTube. Nie wiem, czy cię mówiłem na pewno chyba, czy nie? Nie, jeszcze nie mówiłeś. Znaczy, ja uważam, że albo zrobisz coś, czego nie ma. Aha. Czy czegoś, czego nie było. Na przykład, ty jesteś tego najlepszym przykładem i się wybijesz. Albo ogólnie nagrać coś, co jest. Co, na przykład, dajmy, nie wiem, ktoś tam nagrywa Gothica, to jest bardzo stara gra i tego Gothica jest potem na YouTubie. No dużo ludzi go nagrało, nie? I rzeczywiście to jest monotonne, bo on jest przerabiany i był przerabiany i nawet prawdopodobnie jest przerabiany dotychczas, ale ktoś tam znajdzie na przykład cię, że nagrywasz to samo co inni, tylko że wiesz, no po prostu spodoba ci się twoja osoba, nie? Mhm. Tak można powoli, tylko że to, no, minus jest taki, że bardzo długo można zbierać ten fame, tak to nazwę w cudzysłowie, nie? Tym oto sposobem, ale da się. Bo znam akurat człowieka, który to robi, no i coś tam wiesz. No, ma z tego, a szczególnie, że robi to dla frajdy, że jednak poznał nowych ludzi dzięki temu, więc spokojnie. A tylko jest takie moje zdanie, bo no, ja tam na YouTube się nie udzielam, ja tam się nie zbierz, nie? Nie wiem, co powiedzieć, ale dobra. Znaczy, chcesz coś dopowiedzieć, czy pozwolę? No, mógłbym. No. Najbardziej właśnie mnie szkoda mi tych właśnie dzieciaków, co Minecrafta nagrywają, bo tak. Myślę, że też będą popularni, a to nie dość, że materiał jest kiepskiej jakości, to jeszcze oni sami są kiepskiej jakości, mają po 11 lat bez mutacji, a myślą, że fame będzie jak polski pigwin albo SKKF, a tu niestety, no i to tylko zaświęcanie YouTube'a jest, oni nie rozumieją, że się na tym nie wybiją, no szkoda po prostu, szkoda ich. No, ja trzeba współczuć. Dokładnie. Bo to jest przykre, no i tak, no. To nie ma nic do śmiacia się, to śmiecie jest specjalnie powiedzenie. Ale no dobra, ale o Minecraftie rozmawiać nie będziemy. No nie. Są 40 minut. Maja, Fuzion, kiedy teoria z pory na przygodę? Kiedy teoria z pory na przygodę? No, każdy mi gada o tej porze na przygodzie. To ktoś się spytał, no. A więc tak, nie wiem kiedy, bo ja planuję, właściwie ja to sobie nie planuję, ja to wstaję sobie rano i myślę, o, dzisiaj zrobię o tym i o tym, także nie wiem, na pewno o tym zrobię, ale jeszcze nie wiem kiedy. Ogólnie to planuję zrobić teorię ze wszystkiego, co jest możliwe. Także pora na przygodę też się w to wliczę, ale to wszystko też od tego, kiedy będę miał na to ochotę, no. Ale jak tak naciskacie, to postaram się to zrobić jak najszybciej, żeby was zadowolić. Bo jak mówię, robię to wszystko, żebyście mieli wy jak najlepiej, a nie ja. Także no, postaram się. Jak najszybciej. Okej, trzymam za słowo. Akurat pora na przygodę oglądałem, nawet dużo. No ja też to oglądałem, to jest strasznie chora bajka. No, nie, bo zawsze szła. Pamiętam chyba, że właśnie ten pies. Mhm. I strasznie palnął taki tekst, że po prostu lałem chyba z tydzień z niego. Tylko musiałbym sobie go przypomnieć, ale dobra, przypomnę sobie go na przerwie. Jak będzie przerwa, to sobie go przypomnę. Bo nie chcę go spalić. Ale żebym tylko o tym pamiętał. Dobra, Anawia, która wcale nie bierze narkotyków, może na 10 tysięcy subskrypcji pokażesz twarz? Nie no. Po pierwsze, to nawet nie wiem, czy dobiję tą subskrypcję. Nawet jakbym dobił, to... Nie, twarzy nie chcę tak szybko pokazywać. Znaczy szybko, powiedziałem to, jakbym miał zaraz dobić 10 tysięcy. Wiesz co, twarz albo pokażę, znaczy twarzy albo nie pokażę w ogóle, albo pokażę ją
w ostatnim odcinku na moim kanale, który będzie kiedyś tam, jako takie zakończenie, rozwiązanie tajemnicy tego wszystkiego, tak na sam koniec, bo... Ciekawie. Ciekawe, tak na sam koniec chyba wszystko to zrobię, albo po prostu nie pokażę w ogóle i będzie tajemnica, będzie taki niedokończony wątek, można powiedzieć, albo na sam koniec pokażę twarz, ujawnię, kim jestem tak naprawdę i tak dalej, ale tak jest, takich specjalów to nie chcę robić, że tyle wbiłem słów, jest okazja, pokażę twarz i dalej lecimy z kanem dalej. Tak to nie chcę, bo spadłaby ta nutka tajemniczości, a mi jest też wygodniej robić jak jestem troszkę anonimowy, także no sorry, ale tak sobie ustaliłem. Okej, ja moim zdaniem dla mnie zawsze będziesz piłką. Więc chyba nawet jak pokażesz twarz, to cię nie zaakceptuję takiego. Ja cię akceptuję jako piłkę. Albo piłkę za mną. No jak, nie wiem jak to ująć. No, wiesz o co chodzi. Nie. Ty bądź to wiedzieć, że w końcu ta piłka zbierze więcej fejmu niż ty. I to w sumie to ta piłka tak naprawdę jest tym youtuberem, a ty tam jesteś jakimś, nie wiem. Znaczy wiesz, mi się zdarzyło wczoraj założyć tą, wziąć piłkę, wstawić do kaptura i zacząłem do niej mówić, że ty to jesteś gwiazda, no nie, ty to się wybijasz, no nie. No proszę. Ale no, nie wiem, powstała taka postać fuzjonek, która nie jest no, tylko jest piłką w kapturze, no. I teraz, no nie wiem, czy mogę opowiedzieć taką historię, skąd to się wzięło wszystko, czy... W sumie ktoś się tam zadał pytanie, no to może przeczytam, że właśnie anonim, dlaczego nazywasz się Fuzjonek? Dlaczego nazywasz się Fuzjonek? A to akurat nie jest związane z piłką, ale... Fuzjonek jest dlatego, gdyż... Mówię tak, oryginalnie było Fuzjon, a Fuzjon wzięło się od Dragon Balla. I wzięło się dokładnie od tańca fuzyjnego Gotena i Trunksa, czy też tam potem Goku i Vegeta z GT. No bo wiadomo, Fuzjon Hano, nie? No i wziąłem od tego Fuzjon i zamieniłem S na Z, żeby było tak, nie wiem, bardziej oryginalnie i fajnie, no nie? No i zostało mi Fuzjon i jestem do tej pory Fuzjon, tak już od paru lat, sporo czasu jestem Fuzjon. No i teraz czemu Fuzjonek? Fuzjonek powstał właściwie na YouTubie, bo wszędzie i wszędzie na innym portalu jestem Fuzjon. A Fuzjonek powstało z prostej przyczyny. Fuzjon był po prostu zajęty, więc sobie dorobiłem zrobienie ek i jest teraz Fuzjonek. Ale oryginalnie jestem Fuzjon. No, taka historia mojego niku. Okay. Ja rozumiem, że jak się trzyma na ciebie Fuzjon bądź Fuzjonek, to nic, wiesz. Nie. Nic się nie dzieje. Tak? Nic się nie dzieje. Super. Ra, od Kir Marksa. Marksa? Kir Marks. Dobra. Masz dwie twarze? No, takie... właściwie to... No, dlaczego kogo pytasz, nie? Bo jak pytasz Fuzjonka, to nie ma twarzy, to jest piłka w kapturze. A jak pytasz mnie... No, ale nie, dobra. No, mam dwie twarze i tylko ta jedna będzie znana, tylko ta jedna będzie sławna, a druga po prostu pozostanie w cieniu. Przynajmniej dotychczas, także... wybijam się na postaci fikcyjnej, można powiedzieć. Także no... Nie jest, ja nie akceptuję siebie jako Paweł, bo Paweł jest moje imię, jak ktoś nie wiedział, tylko jako Fuzjonek. Także Paweł nie istnieje na YouTubie, istnieje tylko Fuzjonek. Takie schizowate stwierdzenie, można powiedzieć. No niektórzy sobie tak, wiesz, rozdzielają to, że tam są na YouTubie właśnie znane pod tym, nie? A tak to na fejsie czy tam gdzie indziej są inne osoby, tak, nie? Rozumiem. No. Jestem tego też przykładem. No, niektórzy tak robią, niektórzy tak wolą i no, nic się nie dzieje przecież. Każdy ma wybór. Versus, pozdrawiam Ziemniaka TV. No to pozdrawiam bardzo gorąco Ziemniaka TV, bo no, ja akurat jego filmów nie oglądałem, aczkolwiek słyszałem o jego osobie. Nawet nie dość, że ty mi wspominałeś o nim. No, będę musiał kiedyś do niego zajrzeć na kanał. No i... No, podróżuje, prawda? On robi tak jakby... Znaczy on głównie skupia się na podróżach, ale robi też inne filmiki. W ogóle to jest naprawdę fajny, pozytywny człowiek, zakręcony i polecam naprawdę wejść na jego kanał, zapoznać się z jego materiałami. A w życiu prywatnym jest równie zwariowaną osobą, także jak ktoś by chciał się z nim zapoznać prywatnie, to droga wolna, bo on serca ziemniakowego przyjmie, także pozdrawiam go, to jest naprawdę fajny koleś i wiem, że słucha tej audycji, także pozdrawiam i rób dalej, przebij mnie po prostu, bo jesteś super człowiekiem. To mam nadzieję, że kiedyś będę mógł cię osobiście poznać, drogi ziemniaku. Bardzo bym chciał. I teraz Turpat nam pisze. Fuzjonek, widzę, że podążyłeś dobrą drogą. Poprowadziłem cię przez życie dobrymi radami i wyszedłeś na ludzi, a nie drzwiami. Drzwiami, dokładnie. No,
Szefie, no to jak mówisz, to wszystko twoja zasługa. Szedłem za rączkę z tobą i ja ci się kiedyś odwdzięczę z nawiązką. Tak jak ty żeś mi kiedyś powiedział, że jak już będę na szczycie, to żebym o tobie pamiętał, tak ja jeszcze raz powiem, że jak ja będę na szczycie, to pomyślę o tobie i spojrzę wysoko w chmury. Także dzięki, szefie, o tobie nie zapomnę na pewno. Także pozdrawiam cię, szefie, i dzięki za wszystko. No to super. Ja też tylko tej nie zapomnę. W ogóle też nagranie jest nawet z audycji Sturpata, nawet tutaj chyba wrzucone na też moje tematyczne. Ktoś chciał właśnie sobie przesłuchać, jeśli ktoś go zna, to śmiało, droga wolna, więc może sobie nawet pobrać. I słuchajcie, dlatego, że przybyło jeszcze 25 pozdrowień, to ja w tej chwili jestem wręcz zmuszony, przynajmniej na ten moment, wyłączyć ten system pozdrowień, ponieważ nie wiem, czy zdążymy przeczytać je wszystkie, dlatego, żeby nawet o tym nie przybywały, przychodziły, to pierw... żeby nie powiedzieć, przelecimy. Słowo. No po prostu, jeśli te pozdrowienia się skończą, to wtedy włączę i będzie można pisać jeszcze raz, bo tu jest dużo pytań i niektórzy zadajecie to samo pytanie nawet, różne osoby, więc... No, ale dobra, teraz troszeczkę przyspieszamy tempo. Dominik, spytaj się Fusiona, jak tam w szkole? Do szkoły już nie chodzę właściwie. Skończyłem ją. Ale chodzę na praktyki takie. Uczę się na zawód mechatronika, także no mogę powiedzieć, że jest fajnie, podoba mi się to wszystko, trudne to jest w cholerę, że tak brzydko powiem, ale jak się zdobędzie tego mechatronika, to naprawdę będzie mi dobrze życie, bo to jest bardzo płatny zawód, opłacalny strasznie, czyli no jest spoko, można powiedzieć. No, ja tam się na tym nie znam, więc nie wypowiem. Kir Marx, w wielu filmach Turpata wystąpiłeś? Wielu czy w jakich, bo nie zrozumiałem? W ilu. A w ilu? W żadnych. No w sumie tak, tylko live'y chyba. Tylko live'y jako moderator na Twitchu. No nie, no, jak były live'y z widzami, to tam się też sobie rozmawiałeś, sobie też rozmawiałem, też się bywa. Zresztą no, nie chcę też psuć filmu swoją osobą, bo jego materiały, a moje to jest zupełnie inny poziom. Poziom, to zależy może chyba o tematykę bym bardziej też powiedział. Tematykę, jednak no Turpat robi o wszystkim, także mi się wydaje, że gdybym robił coś na jego poziomie, to można by coś fajnego stworzyć, ale aktualnie to nie jestem na poziomie Turpata, wątpię, że kiedykolwiek będę, także po prostu nie chcę mu psuć wizerunku swoją osobą, także no wolę się, że tak powiem, na własnych śmieciach pozostać i nikomu nie wadzić, ale nie ukrywam, że chciałbym też kiedyś tam z nim coś sknocić, że tak powiem. No ale no wiem, że to nie wypali, bo jestem za słaby, żeby się z kimś takim jeszcze, tak powiem, zbratać. Czyli, słuchaj, no. Nie, no, ja się nie wypowiem, no mówię, ja w tym nie siedzę. Więc nie mogę nic doradzić, nic, ale przecież zawsze jakoś możecie się zgadać, nie? Przecież tam wiesz, ty jesteś jego praworęką w końcu. No tak, jestem jego praworęką. Chcę, żebyśmy pamiętali też o tej historii ogólnie. No, ja cały czas pamiętam. Dobra, to pamiętaj, bo jeszcze pozdrowienia. Jak skończą się pozdrowienia, to zrobimy chyba 3 minutki, naprawdę króciutką przerwę i jak na wejściu opowiesz. Dobra, okej. Tak zrobimy. Fan Fuziona, świetny wywiad, pozdrawiam, a? Dziękujemy za komplement. Dokładnie, dzięki. Ścinen, kolejne pytanie to jest. Fuzionek, jak myślisz, co się stało z Goku po serii GT? Co się stało z Goku po serii GT? Nie akceptuję GT, bo to jest filler, jednakże skoro już pytasz, no bo nie akceptuję, no bo wiadomo, wychodzą kinówki kanoniczne i to jest zupełnie inna historia, ale już skoro mówisz o GT, widziałem, każdy to widział, że smocze kule w niego weszły i mi się wydaje, że w jakiś sposób połączył się ze smokiem Shenronem i razem odlecieli po prostu gdzieś. Gdzie? To nie wiem. Ale mi się wydaje, że Goku się połączył w serii GT z Shenronem, jako takie... No bo wyszło na to, że smocze kule były źródłem zła, no to się Goku z nimi połączył jako dobra osoba, żeby nikt już ich nie wykorzystał i Goku jeszcze się połączył na tak z Shenronem. Taka jest moja teoria i odlecieli możliwe, że nawet może do Kaioshinów, do Planety Bogów, gdzie tam zwykły śmiertelnik nie ma wstępu, żeby panował spokój i tego. No ale to jest GT, to jest inna historia, to jest filler. Kontynuacja jest Battle of Gods i wychodzi teraz kolejny film. Także my się bardziej skupiamy na tej głównej linii fabularnej niż na filerowym, ale pytałeś, odpowiedziałem, taka jest moja teoria co do GT. Ale czekamy na
kolejny film kinowy i zobaczymy, co tam się będzie działo. I jeszcze pamiętam, że Jeremy stworzył film o potem, co się stało z Son Goku, gdzie on zniknął. Także mógłbyś też tam zerknąć, on tym też wyjaśnił to wiele lepiej, jego przemyślenia, także tam do Jeremiego sobie skocz po audycji lub nawet teraz, jak chcesz, i obejrzyj. No, tyle. Dobrze. Kirmarx, witam. Zapomniałem się przywitać, ups. Czy planujesz tłumaczyć serie angielskie, filmiki innych osób związanych z teoriami? Mogę tu pytanie? Czy planujesz tłumaczyć serię angielskie filmiki innych osób związanych z teoriami? To jest pytanie. Tak napisane przynajmniej. Czy planuję? Wiesz co, nie wiem za bardzo, bo to już by było według mnie... To już by nie była polska wersja, to już byłoby faktycznie kopiowanie, wręcz brzydko mówiąc, zżynanie od kogoś. Bo ja bym po prostu zżynał czyjąś pracę i to, że bym po prostu tłumaczył, to według mnie nie jest usprawiedliwienie. Bo o ile jeden filmik tam sobie wziąć z całości, to jest jeszcze spoko, no nie wiadomo, ale jak ktoś ma własną serię i ja mam to tylko przetłumaczyć, to już jest jednak zżynanie według mnie, to jest chamstwo, także... Za to się wolę nie brać. Jak już to stworzę własną serię i innych zostawię w spokoju, bo no, to było po prostu chamskie według mnie. Tak samo jakby ktoś mi tak zrobił, chociaż no może by się nie obraził, no ale jednak no, tak się nie powinno robić. No, ja się nie wypowiadam, to są dla ciebie pytania. Ja tylko będę teraz czytał. Chyba, że będzie jakieś pytanie skierowane do mnie. Od Katoria. Hejka wam. Czasami lubię słuchać tego radia, kiedy mam czas i któregoś dnia zauważyłam info o tym, że będzie wywiad. Obejrzałam wszystkie filmiki Fuzionka i naprawdę mnie to zaintrygowało. Do tego też, jeśli szukasz tajemnic wśród anime, to polecam dwa anime. Higurashi no Nakukoroni, a co za tym idzie, też drugie anime Umineko no Nakukoroni. A zwłaszcza to drugie, ponieważ tam jest tyle tajemnic, które jest to zagmatwane, że chciałabym dowiedzieć się z innego punktu widzenia, jak to można wytłumaczyć. No dobra, tylko wiesz, no ze mną jest tak, że nie ciężko namówić do oglądania anime. Właściwie to, gdybym nie poznał się z tymi Jetixowymi, że tak powiem, to bym w ogóle się do anime nie zabierał. No, mógłbym coś zrobić, oczywiście, no jak mówiłem, chcę dla was jak najlepiej, to mógłbym się, tak powiem, poświęcić i zrobić jakąś tam teorię z nowo poznanego dla mnie anime. Ale mówię, no... Ja się zabieram do anime jak Rudy do... No może nie powiem do czego. I też nie obrażam Turpata oczywiście. Dobra, złe wrażenie powiedziałem. Po prostu powoli się do wszystkiego zabieram. Planowałem sobie obejrzeć Pokémony od początku. Ktoś mnie jeszcze na JoJo Bizarre Adventure namawiał. Był to nawet Axel Fish i Turpat. Ale cholera, no nie chce mi się po prostu. Nie ciągnie mnie do anime, także no nie wiem jak to będzie, nie mogę nic obiecać. Prawda, że akurat ja mogę tylko powiedzieć, że obejrzałem te dwa tytuły, nawet więcej, z tego uniwersum i jest dobra, rzeczywiście. Tajemnic jest tu bardzo dużo, więc też się przypiszę bądź dołączę do polecania, jakbyś jednak kiedyś miał się coś brać. Dobra, co tu jest? The Nidas, witam, Fuzionek. Dlaczego w filmie Dead Bird, sorry za angielski, nie przeczytałeś, że na grobkach gwiazd, które jeszcze żyją, jest data, która jest ta sama dla nich? Nawet jest źródło. Myślę, że to jest jakieś źródło tego. Dead Bird. On powiedział, że nie przeczytałem, że na grobkach jest data ludzi, którzy jeszcze żyją, tak? Jest tak, że na grobkach gwiazd, które jeszcze żyją, tak, jest data, która jest ta sama dla nich. Znaczy, o tym... Czekaj, bo ja to pamiętam, że powiedziałem tak, że na nagrobkach jest data gwiazd, które się zgadzają z tymi, które już nie żyją i o takich, o których jeszcze nikt w tych latach nie słyszał z tego, co pamiętam. No to w sumie masz rację, że nie... wysłałeś mi chyba to pytanie, tak? Nie, wysłałem ci link akurat tego. No, pytanie, jak chcesz, mogę ci wysłać. To możesz wysłać. To sobie przeanalizuję. A po wysłałem ten link, który on tutaj podesłał do tego jeszcze. Aha, rozumiem. No to jeszcze pamiętam dlatego, że się nie spotkałem chyba z tym. Jak przerabiałem materiał, to chyba o tym nic nie było wspomniane.
Ale jakby było coś wspomniane na ten temat, to na pewno bym to powiedział, no bo to nie jest jakaś taka wielka tajemnica, którą bym ominął. Także najprawdopodobniej chyba nie było wspomniane o tym w tej wersji, którą ja przerabiałem. Także no, przepraszam, że to nie znalazłem, no ale po prostu nie wiedziałem. Także sorry. No ja tam w Simpsonów to mało oglądałem, ale wiem jak to wygląda, nie? Ja się nie wypowiem. Dobra, twój wierny widz, Fuzionek, a jakie są twoje ulubione horrory? Moje ulubione horrory, no to ja codziennie rano to jest na pewno. Oraz... Egzorcysta, się bałem egzorcysty jak małe dziecko. Ringu się troszkę bałem, jak byłem mniejszy. Teraz to już nawet się śmieję z tego. I ptaki. Ptaki Hitchcocka to jest według mnie największy horror, jaki kiedykolwiek powstał, jaki kiedykolwiek oglądałem. To jest oczywiście moje odczucie. Powiem wam, że w dzieciństwie się troszkę bałem ptaków, nie wiem czemu. Jak ten film obejrzałem, to ja się bałem wychodzić na dwór. Jak zobaczyłem jakiegoś ptaka, to uciekałem do domu. Bo naprawdę Hitchcock to jest geniusz, jeśli chodzi o horrory. Nie ma krwi, nie ma tych mutantów, ale klimat to naprawdę potrafi zrobić się człowiek, brzydko mówiąc, zrobi kupkę, no. Także no, ptaki to jest dla mnie najgorszy horror, najlepszy horror, jaki powstał. Ja mam mało horrorów, to nawet się nie wypowiadam. Jeden taki horror, który naprawdę mnie przestrasza, to jest Paranormal Activity. A, znam. Serio. Takie nowsze to... No. Znaczy, tak. Powiem, odchodzi, że ja wystraszyłem się tylko dlatego, że po pierwsze oglądałem to w pierwszym gimnazjum. Aha. Po drugie, oglądałem to trzeci nad ranem, kiedy akcja się toczyła wręcz. Mhm. I oglądałem to sam. I ostatnia scena w pierwszym filmie po prostu mnie no, załamała psychicznie. Nigdy jeszcze się tak nie wystraszyłem w filmie. Ale jeśli tam jakieś piły, nie piły, horrory, to nic tam nie rusz, ale pana normal, czegoś czego nie widzę. Nie. To jest właśnie to. Ale dobra, wracamy. Ziemniak TV. Fuzionek, wierny druhu, mistrze, mentorze i oratorze, w skrócie MMO. Czy lubisz kuskanie z kakała? Nie wiem, co chodzi. A, czy lubisz kuskanie z kakała? Tak, bo nie oglądałeś tego live'a drugiego, pewnie, i słyszałeś ten mój śmiech, tak? Czy nie doszedłeś do tego momentu jeszcze? Chyba jeszcze nie doszedłem. No właśnie, no bo jakiś widz na live'ie napisał jakieś zdanie, czy lubisz kuska, nie z kakała, to by ślimak kwiecień jak w garnku, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie jak to szło. I to mnie rozwaliło, bo były poważne pytania i nagle koleś walnął taką głupotę i zacząłem śmiać z tego, po prostu nie mogłem się powstrzymać od śmiechu. No i właśnie przez to też powstał Minecraft, bo powiedziałem, że jak przeczytam to i się, zaśmieję, to robię Minecrafta za karę, no niestety nie wytrzymałem, no. Ale już mnie to nie śmieszy, bo się już do tego tekstu przyzwyczaiłem. Dobra, lecimy dalej. Okej. Tutaj w sumie Ainam podesłał link z tymi bajkami, to chyba miał nawiązać, dlaczego anime to bajka. Ale mówię, Ain, jak coś, to cię kieruj do mojej audycji. Bo to tutaj nie będzie. Po prostu mi... po prostu miło się na... Przeczytam może PS. Miło mi się was słucha przy nauce termodynamiki. O, pozdrawiam. No to fajnie, cieszymy się, że umilamy ci czas przy nauce. Dokładnie. Micidek, masz jakąś teorię dotyczącą tego miasta za wioską liścia? A, to jest to z czat... No, ja wiem o co chodzi, tak. Jeszcze nie mam teorii, ale to jest... Może nie będzie już mówienie o teorii, ale według mnie ten ruch był naprawdę głupi, żeby zrobić Nowy Jork za wioską liścia. No, to był naprawdę głupi ruch, ale no trudno. No, manga według mnie tak się stoczyła na dół, więc to mnie nawet nie zaskoczyło aż tak bardzo. No, ale no, teorii jako takiej jeszcze nie mam. Zresztą, no, nie wiem, czy się w ogóle da coś wymyślić z tego. No, także nie mam. No, dobra. Versus. Oj, sztabik, nice timing. A to jest to, co mówiłem o tym, wiesz, co mi tak wystraszyło, mi korki wywaliło. No dobra, dzięki. No, w sumie to nie była moja interakcja. No dobra. Oty, Matinio, pozdrawiam ciebie, prezenterze, i pozdrawiam Fuzionka, twój wicy Matinio. O, to chyba cię kojarzę. No, siemka, dzięki za pozdrowienia, również cię pozdrawiam. Idziemy na audycję. Mhm. I tata losowynik, tak napisał. Jak powstałeś razem z Akserem? Jak powstałem razem z Akserem? Tak, jest napisane. Jak powstałem razem z Akserem? Ja teraz nie wiem, jak to zinterpretować. Ja też. Jak powstałem razem z Akserem? Może mu chodzi o naszą serię? No nie wiem, o co dokładnie. Też tak myślę, bo tak to przecież oddzielnie.
coś. Dobra, to jeśli o to chodzi, to zaryzykuję, opowiem o tym tak na szybko. Oboje lubimy Pokemony, oboje lubimy grać w Pokemony. Postanowiliśmy, że zrobimy sobie serię Pokemon we dwóch, pogramy sobie. No i tak to właśnie powstało. No póki co na razie się tam wyświetlenia powoli nabijają, fame póki co rośnie, jeszcze nie ma szału, ale przyjemnie nam się to robi, także no tak żeśmy powstali. Mam nadzieję, że o to ci chodziło. Jeśli nie, to sprecyzuj pytanie i postaram się odpowiedzieć raz jeszcze. No, a tylko jeszcze chwilowo nie może sobie wyłączyłem, ale jak się skończy, to ja na pewno dam wam o tym znać, że już można wysłać jeszcze raz ostatnie, jak coś i tego. No. To się spytasz. Dominik, Fuzionek, czy dużo masz jeszcze teorii creepypast? O tak, sporo materiału mam jeszcze, o to się nie martw. Nawet jakby się skończyły, to zajmę się wtedy inną serią i przez ten czas pewnie w internecie się pojawią jeszcze nowsze, ale spokojnie, mam sporo materiału na teorii creepypast, także o to się nie martw. Ta Skirmark pisze, że dziwny pomysł na miejsce na zadawanie pytania, nie uważacie? Czy chodzi mu o te pozdrowienia, tak? To też tak nazywa? Tak mi się wydaje. Czy wiesz, ogólnie pozdrowienia są po to, żeby rozmawiać z prezenterem. No, bo wiesz, to nie jest tak, że ja robię audycję i nagle wszyscy ludzie zadają mi pytania, nie? To nie, to po prostu ja prowadzę audycję, na przykład mówiłem, dajmy jakieś anime i zaczynamy gadać o tym anime i wtedy każdy wypada swoje zdanie wtedy, nie? Więc to nie jest stworzone do wywiadów, tylko po prostu tak ogólnie, no jak w radiu, no. Są pozdrowienia. Zazwyczaj w pozdrowienia się kogoś tam pozdrawia, nie? Jak się brać takie, nie wiem, radio, RMFM i tak dalej. Ale to mamy radio anime, nie? To... zupełnie trochę inna rzecz, ale mniej więcej na takiej samej zasadzie działa, no. Więc to, no, ale spełnia swoje zadanie i jest dobrze, no. Więc się nie czepiamy. Kirmark, Fuzionek obraziłby się, jakby ktoś podobny kanał stworzył? Obraziłbym się. Ja nie mam prawa się obrazić, nie mam nawet prawa decydować o tym, kto może robić taki kanał, a kto nie, bo to był mój pomysł, znaczy, to był mój pomysł. Ja wpadłem na taki pomysł i ktoś inny też może wpaść, no... Kto wie, może nawet jakby ktoś stworzył taki kanał, to byłby i lepszy ode mnie w końcu, no... Ja się nie uważam za jakiegoś super gościa, no... Tylko co inni by pomyśleli, bo o ile ja bym nie miał przeciwko, to może ludzie by wtedy zhejtowali tą osobę, bo kopia Fuzjonka, bo robi to samo co on i tak dalej, on był pierwszy, a jest taka niepisana zasada YouTube'a, którą... przedstawił kiedyś właśnie Axelfish, obecny tutaj, że jak robisz coś, co już jest, nawet jak robisz to lepiej, to jesteś kopią i to też ma sobie trochę racji, ale no... No nie wiem, no ja po prostu nie mam nic przeciwko. Powiem wam, że powstały takie dwa filmiki z teoriami o Pokemonach, które no nie ukrywam wypadły słabo, Axelfish też wie o co chodzi. I one naprawdę wypadły słabo, ale nie będę mówił tytułu, nie będę też mówił nazwy kanału, żeby tam nie sprowadzić żadnych nieprzyjemności mu. Koleś chciał zrobić po prostu rzecz taką jak ja, nie wyszło mu niestety, no i już dalej się za to nie zabiera. No ale no... Nie mogę się urazić, bo to po prostu no... To nie jest mój patent, ja tego nie opanowałem, także róbcie śmiało, może będziecie lepsi ode mnie. Przynajmniej będę wtedy, nie wiem, miał troszkę spokoju, że tak powiem z kim. No, z drugiej strony internet jest wolny, tak. Dokładnie, internet jest wolny. Amerykanka po prostu, no. Ci typu macie Minecrafta, co z tego, że ktoś tam wyższy nagrywa, jak i tak ludzie to nagrywają, nie? No. No, nic się o to nie czepia, bo to już tak jest wszędzie, nie? Ale dobra. Dominik Fan, Fuzjon dużo został creepypast teorii. A, to już było, przepraszam, miałem mój błąd. Kirmark, Fuzjonek, miałeś jakieś odrzucone pomysły? Bądź odrzucony pomysł. Odrzucone może nie, ale bardziej przesunięte. Dobra. Pala, czy będzie teoria lub creepypast o Five Nights at Freddy's? Freddy's. No, w sumie jak tak widzę, to jest dosyć popularna teraz gra, bo co patrzę, to ktoś to rzuca. Wiem, co to jest, czy to jest jakaś gierka chyba. Coś mogę zrobić, no bo czemu by nie, klimaty akurat idealne do mojego kanału, więc myślę, że to po prostu zrobię. Dobra, ja akurat o tej grze nie słyszałem. A no, może sobie obczaję, bo to będzie ciekawe, jak to wygląda. Dobra. Mina, pozdrawiam Anawie, Seversiego. Dobra ogólnie wszystkich. Zgadać zawsze się można, o ile mi bardziej nie zniszczysz dzieciństwa. Aha.
No tak, no to pozdrawiam oczywiście moją ukochaną BFF w Kanawie, mojego brata Seversiego, czyli Snake'a. A nie, Liquid, on jest, ja jestem Snake'em. No i ogólnie wszystkich. No i, no to widzisz, no, fuzją, no. Chcesz gadać się z miną, to tam się zgadaj. Ja w to nie będę wnikał. Tak. Masz kontakt. Ale dobrze, dalej. Anonim, słyszałeś teorię o... Teraz, czy to dobrze czytam? Earth Abound? Jak? Earth Abound, ja ci wyślę tą nazwę, żebyś sobie przeczytał. Trzymuj. Earth Abound. Earthbound. Nie, nie słyszałem nawet o takim tytule, powiem ci. No, mi też nic nie mówię, szczerze. No i Focek, jaką historię ma ta piłka, skąd taki pomysł właśnie, bo tak ja to tam przerywałem ci mówiąc o tym fasie fuzionku, a nie mówię o tej piłce. Wiesz tak, historia z piłką powstała przez przypadek i ona w ogóle nie miała być pierwowzorem dla tego kanału. Jak ona powstała, to jeszcze nawet nie planowałem, żeby coś na YouTubie robił, a więc tak. Jak jeszcze byłem bodajże w pierwszej liceum, to sobie z kolegą, właściwie można powiedzieć, że nawet z moim przyjacielem, poszliśmy sobie pod szkołę, już w nocy, tak? I cośmy sobie robili, ja żeśmy sobie tam, nie wiem, zdarli mordę, że tak brzydko mówiąc i tak dalej. I żeśmy sobie wzięli piłkę, bo tam też było boisko, wiadomo, szkoła, boisko szkolne i tak dalej. Żeśmy sobie pokopali. No i nagle zaczęło nam odwalać. I sobie żeśmy włożyli piłki w kaptur, no nie? I żeśmy sobie porobili fotki, żeśmy na Facebooka to wsadzili, takie tam gimbusiarskie zabawy, można powiedzieć. No i mi zostało takie jedno zdjęcie z czarnym dresie, z pomarańczową piłką. Tam niektórzy to jeszcze to zdjęcie kojarzą, nie mówię o moich widzach akurat, bo oni raczej tego nie znają, ale niektóre osoby, które wiedzą o moim kanale, wiedzą, o jakie zdjęcie chodzi. No i ja to miałem na profilowe przez długi czas i przez to też nie miałem innych zdjęć z moją twarzą i ludzie zaczęli gadać, że nie było kanału, zaznaczam, że po prostu ja nie mam twarzy, jestem piłką. No i taki fajny żarcik, taka fajna żartobliwa kwestia powstała z tym wszystkim. I potem jak sobie stworzyłem ten kanał, no to tak sobie myślę, kurde, pokazywać twarz, kim jestem czy nie? A nie będę pokazywał. Wziąłem sobie to profilowe, które mam. Przerobiłem sobie, narysowałem w Paincie taki kaptur i takie kółeczko, które miało być piłką. I sobie wstawiłem, no i potem ta piłka, bo to nie była moja, tylko mojego kolegi, to sobie skombinowałem własną. I tak sobie myślę, że sobie zrobię też takie samo zdjęcie, ale już nie jako tak dla beki, tylko jako takie profil fuzjonkiem. No i ta piłka była biała, wsadziłem sobie to w kaptur. No i właśnie w tym momencie powstał tak jakby przez przypadek fuzjonek. No i rodziła historia piłki w kapturze, która na YouTubie niszczy dzieciństwo innym swoimi teoriami. I teraz tak się zastanawiam, czy jakby ta fotka nie powstała, jakbym na przykład swojej piłki nie miał, to ciekawe, jakbym się przedstawiał. Czy byłbym po prostu zwykłym, szarym człowieczkiem, który sobie ma swój kanał na YouTubie, czy może coś innego? No nie wiem, ale jestem wdzięczny, że takie coś powstało, bo teraz mogę jakoś tak żartobliwie i tajemniczo się, tak powiem, wyróżniać na YouTubie, no. Tak, taka jest właśnie historia tego wszystkiego. Nieplanowana. No. No to ja już nie mam więcej pytań. Chyba wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, przynajmniej z historią tej piłki. No co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jest taki, powiem ci, oryginalny pomysł, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Więc to chyba to jak najbardziej na plus. Dobra. Słuchajcie, z racji tego, że nasza audycja zmierza ku końcu, zostało 8 minut, to zrobię jeszcze przerwę jedną, taki, żeby jeden tworek, bo tak to puściłem, tylko jeden administracja mnie zabije. No niestety. Miło było was znać. Więc teraz... Oj, co tu się dzieje? Czyż by nas wywaliło? Nie, bo widzę, że Shoutcast coś nie odpowiada. Bo widzę, że to brak. Ja aczkolwiek widzę, że w nadawaniu nie. Wszystko jest dobrze, więc co to ma być? Chyba, że panel coś nie działo, czy... No nie, dobra, po prostu puszczę teraz jedną muzykę. Ja już system pozdrowienia znowu przywróciłem, czyli włączyłem je z powrotem. Możecie pisać jakieś ostatnie pytania, ale naprawdę takie szybkie. I ewentualnie się ogólnie pożegnać tutaj, bo już będziemy schodzić powoli, tak więc... No to zapraszamy do pisania. Dobra, za chwilę zostało nam 3 minuty. Ja już system pozdrowienia wyłączam, bo jest już dużo pozdrowionek. Jeszcze musimy opowiedzieć naszą historię z Turpatem tutaj. No przyznaję, z mojej winy na śmierć zapomniałem, więc sorka Turpat. Naprawdę sorka. I dobra, szybko pozdrowienka. Dominik, Fuzionek, powodzenia w dalszej karierze. Dzięki. Super. Twój wierny widz, pozdrawiam Cię, Fuzionku, oraz Ciebie, Sztabiku, za zajebisty wywiad. A, dziękujemy bardzo, dziękujemy. Dzięki.
Super. Turpat, dzięki za opuszczenie Teams z Full Metal Alchemist. Dawno tego nie słyszałem i aż się wzruszyłem. A proszę cię bardzo, zawsze do usług, jeśli chcesz jakieś super soundtracki czy coś pod galanie, to pisz śmiało, ja ci takie załatwię, że super. Kirmax, ale jesteś fuzją za pomocą ale jesteś fuzją za pomocą kolczyków czy tańca? Czy czego tam? W sensie, że chyba co wolisz, czy to jak się stanę kolczykami, czy fuzją, czy... Niech będzie, że normalnym tańcem fuzyjnym. Dobra, lecimy dalej. Axerfish, pozdrawiam cię, twój youtuberski brat. Jestem dumny, że tu wystąpiłeś, stary. Trzymaj tak dalej, powodzenia na dalszej drodze życia. Dzięki, Axerfish, ty też się szykuj na swój występ. Powodzenia. No. czy mam też kciuki? Salmonchan, do usłyszenia! No to do usłyszenia, Salmonchan. Żono moja droga. Pania, Fuzionek, gdzie można ci wysłać fanart? Pozdrawiam ciebie i Sztabika gorąco. Możesz wysłać sobie mi na fanpage'a na prywatną wiadomość na przykład. Dobrze. Matinio, trzymaj się, Fuzionek, i by twój rozwijał się tak długo i bez końca. Dzięki wielkie. No i zaraz coś tam, by u ciebie leciały suby i same pozytywne oceny przez ciężką twoją pracę. O, dzięki. To jest zawsze cześć. No to super, tak samo ci tego życzę. Tak się tak chamsko przypisze, sorry, jak coś, to przepraszam. Karman, czy zrobisz torię, co ma pod maską Kakashi z Naruto? Tak, coś tam będzie swojego, spoko. No to super. No dobra, i tyle już z pozdrowionek, te pozdrowionka się skończyły, więc... Fuzionek, opowiadaj, jak to z Turpatem. Dobra, z Turpatem było tak, nie będę mówił, jak się zapoznałem z kanałem, powiem, jak się zapoznałem z Turpatem, z Patrykiem. Kiedyś na Facebooku wypuścił konkurs na awatar, może nie tyle co konkurs, ale po prostu poprosił widzów o stworzenie swojego awatara i ja do niego napisałem. Pomijam fakt, że moja awatary to była klapa, ale chodzi o to, że tutaj był pierwszy krok do zaciśnięcia takich więzi, że tak powiem. I od tego momentu zaczęliśmy ze sobą, że tak powiem, gadać, rozmawiać. I pod tym wszystkim zaprosiłem go na Facebooka, lub on mnie, nie pamiętam, nie, on mnie zaprosił na Facebooka. Myśmy sobie tak po prostu pogadali, fajnie było, ale jeszcze tak relacje youtuber-widz były pomiędzy nami. I kiedyś Turpat chciał streama sobie odpalić, pierwszy raz. No i ja mu z tym pomogłem, zgłosiłem się do niego. I on powiedział mi, że no co mam po prostu robić. Ja mu wyjaśniłem wszystko, jak ma to zrobić, jak to działa. Z Twitchem mu wszystko wyjaśniłem, co prawda on tam jeszcze od siebie coś tam porobił. Nie można powiedzieć, że ja mu wszystko powiedziałem, bo w większości mu po prostu pomogłem. No i od tego momentu jesteśmy takimi, no już kumplami byliśmy od tego momentu, dał mi tam za to wszystko rangę moderatora. Do tego momentu jestem właśnie moderatorem u niego na Twitchu. A potem tak już tak normalnie, żeśmy się zaczęli kumplować jak już nie jak youtuber wica, kolega. Potem jakbyśmy sobie pomagali nawzajem, ja pomagałem jemu, doradzałem mu w kanale co ma robić. On mi pisał o różnych planowanych seriach, czy to jest dobre, czy to coś zmienić i tak dalej. No i najbardziej to się wszystko zacisnęło, jak ja sam robiłem swój kanał. I on mi ze wszystkim pomógł, tym razem, że tak powiem, odpłacił mi się. Powiedział mi, od czego zacząć, jak to robić, z partnerem mi pomógł wszystko, pozałatwiał mi inne takie bzdety na początek, które mi pomogą, za co jestem mu wdzięczny. Po prostu nasze relacje można opisać tak, ręka rękę myje. I od tego momentu ja jestem po prostu jego agentem, jego prawą ręką, ja mu pomagam we wszystkim, on mi pomaga we wszystkim. No i po prostu oboje sobie zawdzięczamy dużo. Przynajmniej takie jest moje zdanie, no. Jednak mam szacunek do Turpata, bo to jest jednak mój szef, a nie na odwrót, także no on jest wyżej ode mnie i zawsze ode mnie wyżej będzie. Także dzięki za wszystko, szefie, i bez ciebie to ja bym zginął, także no taka jest nasza historia w skrócie. Ja już swoją historię nie raz z Turpatem opowiadałem na swoich audycjach. I chciałbym teraz właśnie ją opowiedzieć, ale już weszliśmy na tło, bo niestety gra po mnie, czy no niestety no. Wy się pewnie ucieszycie, bo zaraz właśnie gra po mnie Hana Sadako, więc w sumie dwie prezenterki, chyba jedna była, więc to odeszła, ale wystąpił w niej gościnie, więc to i dwa dziewczęcze głosy będziecie mogli tutaj dla odmiany posłuchać, więc no zapraszam tutaj gorąco do posłuchania ich audycji. No niestety ja swoją historię już nie zdążę opowiedzieć, ale na pewno to zrobię jeszcze na następnej audycji, to ci obiecuję, Turpat, jeśli nasz słuchać, więc nie bój się, jak będziesz chciał, to ci tam nagranie podeślę, ale uwierz mi, że często się o tobie wspominam, jak i ogólnie mówię. Jeśli się nawet pojawia pytania, bo ogólnie sam z siebie. Nawet czasem komentuję twój filmik, to tak fajnie stawia, więc... Ale dobra, bo niestety już musimy iść, bo wchodzę, już te dwie minutki zabrałem, za co przepraszam. No więc, Fuzionku, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
Ja tobie też dziękuję za zaproszenie, było naprawdę bardzo fajnie, podobało mi się tutaj i dzięki wszystkim, którzy tutaj przyszli, żeby mnie posłuchać. No super, tak samo też dziękuję słuchaczom, wszystkim, że się fajnie udzielaliście, zadawaliście pytania, że większość wątpliwości została rozwiana, aczkolwiek tajemniczość musi być. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam za to. No i my się już z wami żegnamy. Tak więc graj dla was. Fuzionek. No. Graj dla was. Co graj dla was? No, mówisz fuzionek. Graj dla was. Fuzionek, graj dla was? Graj dla was. Graj dla was. Tak, czemu nigdy to nie może wyjść? Ja nie rozumiem tego. Jak mówię graj dla was, to ty mówisz fuzionek, a potem ja mówię sztabik i się wszyscy cieszą, nie? Aha. Więc jeszcze raz. Graj dla was. Fuzionek. I sztabik. Dziękujemy. Do zobaczenia. Może kiedyś następnym razem. Jeszcze raz zapraszam na jego kanał, jak zapraszam na nasze radio, jak zapraszam na audycję Hale teraz. Tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Kiedyś. No i cześć. Hej.